Witam serdecznie. Piąteczek, piątunio. Kanał oczywiście prawym na lewo. A ja Państwa zapraszam na akcja windykacja. Aspen Holding, czyli kradzież na Bitcoina. Nie ukrywam, że nic tak nie poprawia humoru, jak dobrze wydymany Polak. No nie, no to tak trochę powiedzmy humorystycznie. Tradycyjnie śmiech przez łzy, jak to w piąteczki. Choć one mają być przecież zdecydowanie bardziej rozrywkowe. Przyznaję, że ostatnio jak popełniłem przegląd prasy, to zaczęły towarzyszyć mi bardzo takie ambiwalentne odczucia. Ambiwalentne odczucia, drodzy Państwo, to jest mniej więcej taka sytuacja, jeżeli ktoś kupiłby nowe Volvo S90, full wypas, skóra i tak dalej, silnik powiedzmy grubo ponad 250 koni i zapomniał kupić na to autokasko albo świadomie nie chciał, w każdym razie auto od strony AC nieubezpieczone i zabrał mamusię, czytaj teściową, na wycieczkę w góry. Nie muszą być zaraz Alpy, może być przełęcz Salmopolska lub Kubalonka, Beskid Śląski. I auto zostaje na takim eleganckim jakimś miejscu widokowym. Mamusia się upiera, że ona się z auta nigdzie nie ruszy. No to jej mówimy, że ma niczego nie dotykać. Ledwo żeśmy wysiedli, patrzymy się, a auto stacza się razem z mamusią w przepaść. I to są te uczucia takie ambiwalentne. No kurczę, tego auta to naprawdę szkoda, no. A jeszcze nieubezpieczone. No więc, drodzy Państwo, z jednej strony, jeżeli wracamy do omawianej tematyki, sprawę firmy Aspen Holding poruszyłem o wiele szybciej niż Komisja Nadzoru Finansowego. No, to akurat nie było trudne, bo przecież oni mają refleks stuletniego szachisty po macie mniej więcej. Nie ukrywam, że instytucja, która ma stać na straży naszych pieniędzy, powinna działać co najmniej tak szybko jak nastolatek, który zapina spodnie i wyłącza rettuba, gdy do pokoju wchodzą mu rodzice. Tak powinna działać instytucja, która ma chronić finansów, a nie, że efekt jest taki, że KNF dopiero ostrzeżenie wydał w grudniu, czyli można powiedzieć 5-6 miesięcy od tego, o czym ja wspominałem, co zresztą mediów, to do tego co sobie dojdziemy zaraz. W każdym razie o Aspen Holding informowałem Państwa dokładnie 3 lipca 2020 roku w odcinku 25 kryptowaluty i poszkodowani zrobieni w... Odcinek wyemitowałem no praktycznie 7 miesięcy temu, gdy o Aspen Holding wiedziała tylko garstka wydymanych ludzi. Czyli 7 miesięcy temu już na tym kanale mieliście Państwo ostrzeżenie, o którym dopiero teraz zaczyna być głośno w internecie i w prasie. O sprawie pisze na przykład Gazeta Wyborcza w dniu 27 stycznia w artykule Prokuratura ostrzega przed firmą Aspen Holding, chodzi o oszustwa przy zakupie bitcoinów. Autorem artykułu jest pan Mateusz Chmiel. Stąd, drodzy Państwo, ja rzeczywiście się cieszę, że udało się mi Państwa ostrzec, zanim ruszyły dupę instytucje państwowe i większość portali internetowych. Oczywiście na marginesie zaznaczam, że wykluczamy z tego, że ktoś dał dupy rzecznika finansowego, ponieważ w tym wypadku wiem o przypadkach, w których jego pomoc była wręcz nieoceniona, czego nie można powiedzieć o bankach, więc rzecznik finansowy może dlatego go chcą zlikwidować, że chłop robi to, co... czy może źle się wyraziłem. W każdym razie ta instytucja robi co tylko może, aby nas chronić. I widać to w sposób namacalny. Natomiast z drugiej strony, no jest mi tak zwyczajnie przykro, no tak po ludzku, mówiąc, czy widząc te osobiste tragedie tych, których wydymano. Najlepsze jest to, że poza informacją o ilości oszukanych, praktycznie nie pojawiło się nic nowego ponad to, co ja już mówiłem w lipcu zeszłego roku. I tak na przykład portal Business Insider pisze: Bitcoinowe oszustwo na wielką skalę. Poszkodowanych jest ponad 200 Polaków, ponad 200 osób z całego kraju zostało oszukanych przy zakupie kryptowaluty Bitcoin na platformach inwestycyjnych.
Ich straty w łącznej kwocie przekraczają kilka milionów złotych. Śledztwo w tej sprawie prowadzi podkarpacka policja, apeluje o zgłaszanie się pokrzywdzonych. Śledztwo jest dokładnie prowadzone przez Wydział do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie pod nadzorem podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Rzeszowie i dotyczy doprowadzenia ponad 200 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przy zakupie kryptowaluty Bitcoin na platformach inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego aspenholding.com. I fakt, że te straty przekraczają kilka milionów złotych, zaś jednostkowo, to jest kwestia oszukania ludzi od 1000 do ponad 700 tysięcy złotych. A pokrzywdzeni pochodzą z całego kraju. W ten sposób informuje rzeczniczka podkarpackiej policji, podinspektor Marta Tabasz-Rygiel. Wyjaśniła, że mechanizm działania zaczynał się od posuwania w internecie osobom zainteresowanym inwestowaniem artykułu. I w tym artykule rzekomo osoby publiczne znane ze świata mediów miały zachęcać do inwestycji m.in. w kryptowaluty za pośrednictwem właśnie Aspen Holding. Co się okazało? No artykuł za każdym razem był, my na to mówimy fake newsy i tak dalej, natomiast generalnie był to artykuł, który nie miał pokrycia w rzeczywistości. Linki do tych artykułów podstawione były na popularnych portalach społecznościowych. No i w celu wywołania presji na pokrzywdzonych w artykule umieszczony był zegar, który odliczał czas do końca do podjęcia decyzji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do rejestracji. Powiem Państwu szczerze, jeżeli gdzieś brakuje miejsca, przynajmniej tak twierdzi sprzedawca, żyjemy w takich czasach, że w takim wypadku niech się wypcha. W każdym razie oszuści podawali się za konsultantów z platformy Aspen Holding, bo oni po zalogowaniu się wydzwaniali. Aby osoba zainteresowana mogła się zarejestrować, musiała podać swoje dane osobowe, czyli numer telefonu, e-mail. No i na podany numer w niedługim czasie dzwonił konsultant właśnie, który zapewniał o legalnej działalności oraz o możliwości uzyskania szybkiego zysku. W każdym razie tak, do podjęcia współpracy niezbędne było wpłacenie opłaty wpisowej. Ta zaczynała się od $250. I umożliwiała założenie indywidualnego konta inwestycyjnego. Kontakt odbywał się wyłącznie telefonicznie, bo Aspen Holding przecież nie ma siedziby w Polsce. Jego oficjalna siedziba to są Wyspy Marszala na Oceanie Spokojnym. Więc raczej nikłe szanse, że ktokolwiek będzie w stanie cokolwiek odzyskać. Przedstawiciele Aspen Holding telefonowali z numerów, które w zasadzie wskazywały na Wielką Brytanię. Były to połączenia takie, na które nie było możliwości już oddzwonić, gdyby się coś zmieniło. A osoby zainteresowane instalowały na swoich komputerach za namową sprawców ogólnodostępne na rynku oprogramowanie o nazwie albo był to Anydesk, albo TeamViewer. I drodzy Państwo, oddzielić to, że program może być bardzo czasami pomocny, potrzebny od tego, do czego ten program jest wykorzystany. W każdym razie te programy umożliwiały zdalną obsługę komputera. I również zwracam uwagę, że i w tym zakresie Państwa już uczulałem, to był odcinek 62. Prawem na lewo, akcja windykacja, zdalny pulpit, oszustwo banksterów. I tam generalnie jest sprawa, dlaczego oszustwo banksterów? W najbliższy wtorek przedstawię Państwu, skoro wtorki mamy merytoryczne, opinię rzecznika finansowego w stosunku do jednego z komercyjnych banków. Zresztą nie muszę ukrywać, chodzi o ING, natomiast założę się, że większość banków w przypadku tejże afery również była w stanie konkurować z Saszą Gray. Tak więc, drodzy Państwo, pokrzywdzeni, zmanipulowani przez sprawców, osobiście autoryzowali transakcje w systemie bankowym poprzez wpisanie kodu SMS, czy też pozwalały na to, żeby działać poprzez zdalny pulpit. W każdym przypadku pokrzywdzeni byli przekonani, że inwestują swoje środki w kryptowaluty bądź inne aktywa za pośrednictwem platformy Aspen Holding, mogące przynieść im szybki zysk inwestycyjny. Transakcje były wykonywane w trakcie trwającego połączenia telefonicznego z konsultantem, który zapewniał, że cały proces przebiega pomyślnie. No, w wielu wypadkach zaciągane były również kredyty obciążające pokrzywdzonych.
ponownie autoryzowane przez nich samych, lecz będących dalej w przekonaniu, że zaciągnięty kredyt zostanie im niezwłocznie zwrócony z wielokrotnym zyskiem. Ale tam jest też inny element. Bank, na przykład, kiedy wiem o klientach, którzy byli, zorientowali się natychmiast po dokonanej transakcji i informowali bank, że te środki jeszcze figurowały na koncie, to bank to miał w dupie i tak przesłał te pieniądze. Tak więc, drodzy Państwo, no ta działalność tej platformy Aspen Holding generalnie miała miejsce w latach 2019-2020. Efekt tego jest taki, że obie te domeny związane z Aspen Holding, bo to gdzieś tam z tyłu na grafice się pojawi, o które chodzi, a także wykorzystane rachunki bankowe, giełdy, kantory kryptowalutowe, numery telefonów, oprogramowanie oraz inne usługi są zarejestrowane i administrowane przez podmioty mające siedzibę poza granicą kraju. Stąd ja też przyłączam się do apelu policji, która prosi pokrzywdzonych o to, aby jeżeli chodzi o tę aferę, zgłaszała się do nich, czyli to nie jest tak, że zostaną odprawieni z kwitkiem. Natomiast po drugiej stronie, drodzy Państwo, naprawdę jeszcze raz zwracam uwagę, sprawdzajmy, komu powierzamy kody, czy też nasze dane. Policja teoretycznie zachęca do sprawdzenia listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, na którą wpisywane są podmioty prowadzące nielegalną działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi. No i na niej został umieszczony, drodzy Państwo, w grudniu 2020 roku, czyli parę dni temu tak naprawdę, Next Trade, właściciel firmy Aspen Holding. Czyli, drodzy Państwo, jeżeli taki mały szczurek jak ja byłem w stanie już informować w lipcu, to nie likwidujmy rzecznika finansowego, ale likwidujmy Komisję Nadzoru Finansowego, bo efekt jest taki, że skoro działają z taką gorliwością, jak pokazują, to szczerze mówiąc szkoda pieniędzy publicznych na pensje dla nich. I drodzy Państwo, to, że przestrzega policja, no w pewnym momencie robią, powiedzmy, to, co do nich powinno. Natomiast oprócz instytucji państwowych czy publicznych, tak samo spóźniona reakcja była na przykład na portalu Money.pl, czyli bitcoinowe oszustwo. Co najmniej 200 osób uwierzyło fałszywe reklamy z aktorami. Sami więc Państwo widzicie, że nie mogąc liczyć na instytucje państwowe, jedyne, co można zrobić, no to wzajemnie się ostrzegać przed oszustami. A skoro udaje się robić to czasami o wiele szybciej niż reszta portali internetowych i mediów, to myślę, że to chyba dobrze świadczy o kanale. Tradycyjnie, drodzy Państwo, na koniec, jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo proszę o subskrypcję, komentarze. Udostępniajcie Państwo kanał dalej, im więcej osób jest w stanie wykorzystać informacje po to, żeby nie dać się orżnąć. To myślę jedno. W końcu nadszedł czas, aby pozbyć się knurów, które nas dymają. No i co? Tradycyjnie Państwa zdrowie. To znaczy pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia we wtorek.